Poryńcu Zdroju 3 listopada, długi weekend w dobrym stylu, w ramach filmowego Zdroju rozpoczęło spotkanie z Mateuszem Damieńskim, aktorem filmowym i teatralnym, protagonistą filmu Przedwiośnie Filipa Bajona. Przedwiośnie to ekranizacja ostatniej powieści Stefana Żeromskiego pod takim samym tytułem. Historia Cezarego Baryki, który ucieka z ogarniętego rewolucją Baku i wraz z ojcem wraca do niepodległej Polski, gdzie jest świadkiem przemian politycznych i społecznych, a także narodzin nowego państwa. Grający jedną z głównych ról w filmie, aktor Mateusz Damieński na naszym terenie był pierwszy raz. Do Choryńca przyjechał ze swoją rodziną, żoną i synem. Art Festival Choryniec 2018 to wielkie wydarzenie dla tego środowiska. Pan dzisiaj jest gościem tego cyklu festiwalowego. Proszę nam powiedzieć, jak to tak, zgodził się Pan od razu przyjechać do Choryńca, czy po prostu coś zadecydowało o tym, czy może ciekawość, może chęć spotkania się właśnie z ludźmi w tak małym środowisku? Proszę nam opowiedzieć. Pani co, dla mnie to jest za każdym razem ogromny zaszczyt. Jeżeli gdzieś jestem zapraszany, to zawsze oznacza, że ta nasza twórczość, jakkolwiek ją nazwać, jest odbierana i jest oglądana, no, dla twórców, dla aktorów, dla artystów w ogóle. Nie istnieje coś takiego jak sztuka sobie amuzą. Jest takie bardzo ładne powiedzenie Puszkina, które wplótł w jedną ze swoich opowiadań. Stichotwórcy nożyn słuchaciel, w oryginale to tak brzmi, czyli wierszoklecie potrzebny jest słuchacz. Dokładnie jest tak samo jest z nami, także najwdzięczniejsze zresztą są te małe społeczności, nie te wielkie sale na setki, wręcz tysiące czasami osób na widowni. Najważniejsze jest, że docieramy bezpośrednio do konkretnego człowieka. Tomek Brzozowski zaprosił mnie na ten festiwal, ponieważ wiem, że od lat jest z nim związany, a to też pewnego rodzaju rekomendacja, jeżeli mówi to taki człowiek, który jest odpowiedzialny w Polsce za szerzenie dość wysokiego poziomu kultury, dba o literaturę i nas, o nas warszawiaków, dostarczając nam od lat najciekawsze pozycje książkowe. Człowiek Barbarzyńca jest wręcz w Warszawie taką legendą, legendarnym miejscem. Także rzeczywiście Tomek mnie do tego namówił i cieszę się, że mogę tutaj być. Przyjechałem z żoną i z synem. Mój syn ma 9 miesięcy i odwiedza wszystkie możliwe zakątki w Polsce, więc na pewno nie darowałbym sobie, gdybym nie mógł z nim przyjechać tutaj na ten skraj Polski. Tutaj jeszcze nas nie było. Jest pan potomkiem, że tak powiem, wywodzi się pan ze środowiska artystycznego, aktorskiego. Czy to w jakiś sposób pomogło panu w życiu? To za każdym razem mi pomaga, aczkolwiek ja sobie ukułem takie powiedzenie, że nazwisko już mam i teraz muszę zapracować na imię. Niektórzy muszą pracować na nazwisko, no nie ma najmniejszego znaczenia, na co się pracuje. Aktor na scenie jest oceniany za to, co na niej robi, a nie za to, jak ma na imię jego tato i czym zajmował się jego stryj. Akurat w moim przypadku rzeczywiście ta spuścizna jest dość zobowiązująca i tak bym to nazwał. I to zobowiązanie wobec nazwiska i wobec rodziny z jednej strony jest napędzające, a z drugiej strony jest dość uciążliwe, także na dwoje babka wróżyła. Czy to, że jestem z tej, ani innej rodziny mi pomogło? Na pewno nie w odniesieniu jakiegoś tam zwycięstwa na scenie, ponieważ to cały czas trwa i żeby móc chodzić z podniesioną głową po scenie, a również poza nią, trzeba cały czas się starać, nie można odcinać kuponów. Ale z drugiej strony wiem, że te oczekiwania są ogromne wobec mnie, zwłaszcza po tych trzech pokoleniach, ponieważ nie tylko mój ojciec i stryj są aktorami, nie tylko moja siostra i mój brat stryjeczny, gdzie można to traktować jako jedno pokolenie, również mój dziadek Dobiesław Damieński i Irena Górska-Damięcka byli aktorami, ale również mama mojej babci, czyli Alina Górska, która w Oszmianie jeszcze w zasadzie w drugiej połowie XIX wieku założyła sama teatr. Oszmiana była kiedyś polska, później była litewska, teraz jest miastem na Białorusi. Także naprawdę ogrom tego doświadczenia, który za mną idzie
i dyszy mi za plecami, jest z jednej strony mobilizujący, ale z drugiej strony no bardzo mocno zobowiązuje. A to zobowiązanie nie zawsze jest wygodne. Pomaga, zobowiązuje, ale czy to właśnie zadecydowało o tym, że wybrał pan taki zawód? Na pewno nie to, że ktoś mi... Ktoś mi kazał, czy ktoś mnie do tego zmusił. Prawda jest taka, że jeżeli człowiek wychowuje się w takim, a nie innym środowisku, kiedy ma do czynienia non-stop z ludźmi, którzy zajmują się tym, czym zajmowali się przyjaciele mojego taty, począwszy od aktorów, a skończywszy na scenografach, paniach od kostiumów, chłopakach, którzy podciągali na sztankietach blejtramy i tak dalej, ten cały sos, w którym ja się jako dzieciak kąpałem, spowodował, że na pewno wybrałem tę, a nie inną drogę, aczkolwiek to nie ma nic wspólnego z jakimś poczuciem obowiązku, że moi zajmowali się tym, ja również tym się powinienem zajmować. Ja po prostu, okazało się, wychowałem się w takim, a nie innym klimacie i ten klimat bardzo mi odpowiada. Ja tym klimatem nasiąkłem od dziecka. Czuję się w teatrze jak przysłowiowa ryba w wodzie. Jest to dla mnie naturalne środowisko. No dobrze, wracamy do Alt Festiwalu. Pierwszy raz jest pan w Foryńcu. Z jakim wrażeniem pan dzisiaj stąd wyjdzie? Proszę się rozglądnąć. Stary, historyczny teatr Ponińskich. Jakie wrażenie robi na panu takie miejsce w takiej małej miejscowości? Ja jestem za każdym razem zachwycony i tutaj wrócę do pierwszego pani pytania. To jest dla mnie najważniejsze, jeżeli po tej drugiej stronie spotyka się człowieka. Masy są ważne dla producentów, dla dystrybutorów, dla tych, którzy chcą zarobić na filmie. My ten film stworzyliśmy już ponad 17 lat temu. Za chwilę będzie przedwiośnie pełnoletnie. Trudno jest w tej chwili liczyć na jakiekolwiek sukcesy kasowe. Ten film już odniósł swój sukces. Ten film obejrzały dzieciaki w tym momencie, kiedy ja byłem w ich wieku. I sam byłem zaraz po napisaniu matury, ale ten film za każdym razem około maja odnotowuje ogromne wzrosty oglądalności. To mnie bardzo cieszy. Za każdym razem mam ogromny problem i muszę spowiadać się tego za pomocą mediów społecznościowych, ponieważ młodzież ma do mnie pretensje, czemu dostali niedostateczną z próbnej matury, najczęściej jest to próbna matura i mają do mnie pretensje, że ten mój Baryka, a w zasadzie ja umieram na koniec naszego filmu, nie doczytali książki, a w zasadzie czasami po nią nawet nie sięgnęli, bo oczywiście u Żeromskiego Baryka nie umiera, tylko u Bajona umiera, a Bajon wziął sobie do serca stare dobre powiedzenie wszystkich artystów, czyli licencja poetyka. Dla każdego z nas jest taka, jak sobie zażyczymy i co nam w duszy gra. Filip zawsze odpowiadał na to pytanie, czemu uśmiercił Barykę. Mówiła, wyobraża sobie pani tego żarliwego idealistę w latach 70. albo 60. w M3 z wnuczkiem na kolanach, bo ja nie. I bardzo się cieszę, że mogę się spotkać z tymi ludźmi twarzą w twarz. Zawsze bardzo ciekawią mnie te spotkania po projekcji i bardzo się cieszę, że na takim spotkaniu dzisiaj będę mógł zostać. Jutro dalsza część. Będę mógł poczytać tę tak bliską mi powieść na głos, nie tylko dla samego siebie, ludziom, którzy być może z przedwiośniem dawno nie mieli do czynienia i być może uda mi się spowodować, że ludzie wrócą do domu i po tych przeczytanych przeze mnie fragmentach usiądą sobie przy kominku i wrócą pamięcią do swojej młodości i spotkają się na nowo z tą naprawdę bardzo pojemną, a z drugiej strony tak symboliczną książką, którą jak ostatnio czytałem, zdałem sobie sprawę, że jest tak aktualna jak nie jedna współczesna powieść, mimo że jest to już powieść wiekowa. Dziękuję panu bardzo. To tylko manewry. Tak,
się w wojsku robi. Udaje się prawdziwą wojnę, aby sprawdzić przygotowanie, dyscyplinę. No to ja już lecę, mamo. Wykluczone? Nie ma takiej sprawy, która może przerwać wspólny posiłek. Wykluczone. Jezus Maria. A jak to nie są tylko manewry? Jak my znajdziemy transport do Polski? Mamo, Sasza chce mnie zaprowadzić do domu Sulejmana na pyszne pieczone figi. Wykluczone, Cezary. Mamo, manewry, pan. Wiedz, Sasza. Wiedz, Bryncik. Я знаю, где вас найти, гады. Гады! Вы не скользнете от меня. Будете убегать. Будете прятаться. Но я всегда буду там стоять с моей розгой. Руки! Руки! Spotkanie rozpoczął pokaz filmu Przedwiośnie, po którym aktor opowiadał o swojej pracy przy filmie i odpowiadał na pytania publiczności.